Witajcie serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Witam wszystkich zebranych na kaplicy, witam albo w kaplicy. Witam wszystkich zebranych w internecie. Witam też tych, którzy są tutaj po to, żeby zgłosić mnie do różnych administratorów. Rozgłoście się, zgłaszajcie i słuchajcie Bożego Słowa. Zanim przejdziemy do kazania, dzisiaj jest znowu przerwa w seminarium, bo dziś mi Pan Bóg posadził pewien temat na sercu i chciałbym się z nim podzielić. Nim przejdziemy do tego tematu, powiem jeszcze raz o zmianie terminu chrztu. Chrzest wodny, ten zapowiedziany, ten, na który się już tam kilka osób zgłosiło i cały czas się można zgłaszać, pod numer telefonu podany w opisie na każdej transmisji i na mail też podany na każdej transmisji, odbędzie się nie 1, ale 8 października. Godzinę jeszcze podam po uzgodnieniu tam z pastorem Markiem i z zespołem uwielbienia, ale tydzień później się odbędzie, dlatego że po drodze jest konferencja, jeszcze trochę wcześniej też jest konferencja, trochę później też jest konferencja. W niektórych konferencjach dowiaduję się z internetu, że tam głoszę. No i trzeba służyć Panu Bogu i skoro On ma taki plan, to tak będziemy robić. To są tylko daty, a my musimy być elastyczni w tym wszystkim, bo doba jest za krótka, żeby to zaplanować, żeby to ogarnąć. Nawraca się coraz więcej osób chce zmienić swoje życie, swoje zrozumienie Kościoła i roli swojej w Kościele, w związku z czym tej pracy jest więcej niż się da to tak poukładać po ludzku. No, więc dlatego 8 października będzie chrzest wodny w Tarnowskich Górach. I jest szansa, że to już nie ulegnie zmianie, ale to jest tylko taka szansa. Trzeba po prostu być na bieżąco z nami, żeby za tym nadążyć. Dobra, przechodzimy do Bożego Słowa. Otwórzmy sobie Słowo Boże na kazaniu na górze. I myślę, że trzeba zapiąć pasy, bo dzisiaj może być trochę mocniej. Kazanie na górze jest tak świętym kazaniem, że Bóg spowodował, że nie każdy mógł to kazanie usłyszeć, nie każdy bezpośrednio mógł to kazanie usłyszeć i zostało to przyniesione dopiero wszystkim ludziom. Czytamy o tym w Bożym Słowie, bo kiedy mamy otwartą Księgę Wyjścia na 19 rozdziale, czyli rozdział przed kazaniem na górze, przed pierwszym kazaniem na górze Synaj, to Bóg zawołał do góry Mojżesza. Nie przekazał wszystkich słów wszystkim ludziom. Wiem, że jesteśmy zaskoczeni, bo mamy w głowie, że kazanie na górze to tylko Ewangelia Mateusza 5. Nie, jest jeszcze jedno bardzo słynne kazanie na górze. Kazanie, które Bóg wygłosił Mojżeszowi, a Mojżesz przekazał całemu ludowi. I od tego kazania, dlatego ten tytuł jest Dwa kazania i dwie góry. Zaczniemy dzisiaj, to jest Księga Wyjścia 19, a w zasadzie 20 rozdział. I czytamy, że Mojżesz otrzymał to od Pana, zszedł na dół i przekazał całemu ludowi. I w 20 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy to kazanie na górze i ono brzmi tak. Oto słowa, które przekazał Bóg. Ja jestem tym, kim jestem i kim się okaże, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, który jestem i kim się okaże, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie odrzucają, a okazuję łaskę 1000 pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Nie używaj imienia Jahwe, Twojego Boga nadaremnie, gdyż ten, kim jest i kim się okaże, nie pozostawi bez kary tego, kto używa jego imienia nadaremnie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić.
pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Jehowy, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie Twoich bram. Czyń tak dlatego, że JHWH tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Adonaj pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Elohim, twój Bóg, ci daje. Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu, nie pożądaj domu swojego bliźniego, ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. Wszyscy ludzie byli świadkami grzmotów i błyskawic, dźwięku rogu i dymiącej góry. To wszystko napełniło ich strachem. Pełni lęku trzymali się z daleka. To, co powiedział Pan Bóg i co Mojżesz przekazał, było tak święte i tak trudne i tak ciężkie, że ludzie po prostu się bali. Oni po prostu odczuwali pewien lęk przed tymi świętymi słowami, przed tym świętym poleceniem i trzymali się z daleka. I gdyby to teraz ubrać w taką szatę protestantyzm kontra katolicyzm, to nie trzeba tego kazania. To kogokolwiek tu zawołam, to wygłosi profesjonalne kazanie na ten temat, omówi, tam wszystko przedstawi, wytknie wszystko, co trzeba wytknąć, tylko tych kazań już jest tyle. I nie do końca jestem pewien, czy powinniśmy się nimi karmić, bo z tego, co mi wiadomo, my tymi rzymskimi katolikami nie jesteśmy. Zgoda? Amen. Więc chyba nie o to chodzi w tych słowach i powinniśmy trochę inaczej na ten fragment Bożego Słowa zerknąć i troszkę inaczej na niego spojrzeć i wziąć z niego coś innego, dlatego, że te przykazania mają też znaczenie w naszym życiu. Amen. To nie jest słowo do katolików. To jest słowo do ludzi. Zgoda? To nie jest słowo do jednej denominacji, która gdzieś tam się poplątała, zwłaszcza z drugim, dziewiątym i dziesiątym przykazaniem, no i tam cała ta historia, którą wszyscy wiemy, bo jak ktoś będzie sprytny, to powie, świetnie, że oni się poplątali z drugim, i z dziewiątym i z dziesiątym przykazaniem, wy się poplątaliście z 4. No i jak z tego wybrnąć, nie? Adwentyści nam powiedzą, że no moment, no to jak tamci się poplątali z drugim, to wy poplątaliście się z 4 i awantura na 100 stron i 100 komentarzy na Facebooku. Więc nie tak będziemy na to patrzeć, spojrzymy na to zupełnie inaczej. I teraz tak, od czego się to wszystko zaczyna? Zwróćcie uwagę, wszystko się zaczyna od tego, że my musimy zrozumieć, że jedyną różnicą pomiędzy nami a tymi niewierzącymi, pomiędzy nami a tymi źle wierzącymi, pomiędzy nami a heretykami, pomiędzy nami a zwodzicielami, pomiędzy nami a grzesznikami jest Chrystus. I to jest jedyna różnica pomiędzy nami a tymi wszystkimi ludźmi. Dlatego Bóg zaczyna: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie wyprowadziłeś się z tego domu niewoli sam. To nie jest tak, że Ty jesteś taki sprytny, taki mądry, taki elokwentny i pewnego dnia postanowiłeś zerwać z grzechem. To jest tak, że Bóg wyprowadził Cię z domu niewoli, z ziemi egipskiej, z Twojego grzechu. To jest tak, że to Bóg okazał Ci łaskę. To jest tak, że zawsze musimy o tym pamiętać, że to nie o to chodzi w tej historii, że to my jesteśmy Ci poukładani, a wszyscy inni są niepoukładani, tylko w tej historii chodzi o to, że Chrystus z nami coś zrobił i to jest jedyna różnica między nami a nimi. I jak to tak będziemy rozumieć, to będziemy wolni od czegoś, co się Panu Bogu bardzo nie podoba. Od pychy. Zwłaszcza tej pychy duchowej. My ci dobrzy, my ci poukładani, my ci, którzy nie pozamykaliśmy kościołów, my ci, którzy nie poddaliśmy się sprawie szczepień, my ci, którzy walczymy z wszystkimi naokoło. My w tej historii jedynie możemy być wdzięczni Panu Bogu, że wyprowadził nas z domu niewoli, z ziemi egipskiej. My w tej historii możemy być jedynie wdzięczni i pokorni w tej wdzięczności Panu Bogu, że
On postanowił, że pewnego dnia otworzył nasze uszy, otworzył nasze oczy na siebie, a później otworzył nasze usta, by na Niego wskazywać. My w tej historii musimy pamiętać, że kazanie na górze, te pierwsze kazanie na górze, te drugie też, ale to później, te pierwsze kazanie na górze zaczyna się od tego, że to On jest Bogiem. I On nas wyprowadził z domu niewoli. I wszelka chwała należy się Jemu. I jedyna różnica, jaka jest pomiędzy Tobą a kimkolwiek innym, jeśli w tej historii Ty jesteś tym poukładanym, to jest Chrystus, który Cię poukładał, a nie Ty. I Bóg od tego zaczyna poselstwo do człowieka. Od tego zaczyna poselstwo do Izraela i od tego powinniśmy zacząć rozumienie poselstwa Bożego do nas. Jeśli komuś się wydaje, że się sam wyprowadził z domu niewoli, to ma ogromny problem. Jeśli się komuś wydaje, że sam wyszedł z ziemi egipskiej, to ma ogromny problem. I tak naprawdę jest człowiekiem niewierzącym lub jest człowiekiem wierzącym, ale we własne siły, we własny intelekt, we własny spryt. A to jest droga na skróty do problemów. I dalej Bóg mówi tak, nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. I teraz o co w tym przykazaniu chodzi, jeśli usłyszeć w tym przykazaniu Ducha Świętego. Chodzi o to, byśmy przestali oddawać cześć Bogu, który nie jest prawdziwym Bogiem, tylko jest naszym wyobrażeniem, jaki jest Bóg. Bardzo często jest tak, że my sobie poukładamy w naszych szufladkach, Bóg musi zrobić tak, Bóg robi tak, Bóg się zachowa tak, Bóg się zachowa w ten sposób, Bóg powinien pomyśleć tak, Bóg powinien powiedzieć tak i Bóg z Nim powinien zrobić to i tamto. Ale najczęściej w tych historiach jest tak, że to jest tylko Twoje wyobrażenie Boga, to jest Bóg, którego stworzyłeś na swój obraz, bo to są Twoje myśli, bo to są Twoje pomysły, bo to Ty byś tak zrobił, a niekoniecznie zrobiłby tak Bóg. Bo to Ty byś tak rozwiązał pewne sprawy. I oddajesz cześć Bogu, który nie istnieje. Oddajesz cześć Bogu, który nie ma żadnej mocy. Żadnej. Który nic nie może. Który nie ma nic wspólnego ze wszechmocnym Bogiem. Bo to jest Bóg, którego stworzyłeś na swoje podobieństwo. A Bóg mówi, że mamy nie oddawać czci innym bogom niż temu prawdziwemu, zwłaszcza naszym wyobrażeniom Boga. Bo jeśli jesteś w tej historii, o której przed chwilą powiedziałem, to niczym się nie różnisz od Greka, który sobie wymyślił Zeusa, od Rzymianina, który sobie wymyślił Jowisza. I od każdego innego tam wymyślonego bożka. Niczym się to nie różni, jeżeli sobie wymyśliłeś Boga. Bóg musi zawsze uzdrowić. Idź do Zeusa, ta sama moc. Bóg musi rozwiązać tą sprawę w ten i w ten sposób, bo ja to tak widzę. Idź do Jowisza, ta sama moc. Bóg musi go ukarać. Idź do diabła, bo to ta sama historia. Mamy nie czcić innego Boga. Pytanie, jak poznać prawdziwego Boga? Jak zrobić, żeby czcić prawdziwego Boga? Jest tylko jeden sposób. Znasz Boga na tyle, na ile znasz Jego Słowo. Wiesz o Bogu tyle, na ile wiesz o Jego Słowie. Masz relację z Bogiem na tyle, na ile masz relację z Jego Słowem. I brutalną prawdą dzisiejszego Kościoła jest to, że bardzo wiele osób wymyśliło sobie Boga, ale nie ma nic wspólnego z prawdziwym Bogiem. Brutalną prawdą w wielu miejscach, w wielu historiach jest to, że my naprawdę powinniśmy słyszeć o tym przykazaniu, by przestać oddawać cześć innym Bogom. Zwłaszcza wymyślonym przez nas samych. Musimy wrócić do Bożego Słowa. Mniej teorii, mniej historii, mniej YouTube'a, mniej Facebooka, mniej historii o, nie wiem, tam ostatnio jest moda na tych Riptulianów, czy Reptulianów, czy innych tam tego typu historie. Czy tam jakieś inne. Chodzi o takie gadające jaszczurki, no. Ja tam do końca nie wiem, o co chodzi, ale zawsze to jest jakieś tam z jaszczurkami. Naprawdę? Naprawdę? Chcemy wierzyć, że są ludzie i chodzące jaszczurki. To niewiele nam brakuje do Zeusa i Jowisza.
No niewiele nam brakuje. Jeszcze tylko trzeba, żeby ktoś powiedział, że świat jest na słoniu, płaski na słoniu leży. A nie, to też już grali. Nie oddawaj czci innym bogom. Tak jest tu napisane. Drugie przykazanie, którym uwielbiamy szastać. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie odrzucają, a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Wszyscy rozumiemy to przykazanie, że jeżeli ktoś oddaje cześć obrazom, figurkom, rekwizytom, no to należy go napomnieć tym przykazaniem. Tylko że te przykazanie ma bardzo specyficzną konstrukcję, jak się w nie tak mocno wgłębić. I to, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie, to, na co, to kogo Bóg opisał w ten sposób, że On ma władzę nad tym, co jest wysoko, nisko i w wodzie, to ten ktoś to jest człowiek. I równie dobrze to przykazanie można przeczytać w ten sposób, żeby nie hołbić, nie czcić, nie uwielbiać żadnego człowieka, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym. A to jest nasza specjalizacja. Nasza, protestantów. Znaleźć sobie jakiś obiekt westchnień. Ten to jest namaszczony. Ten to jest wybrany. Ten to jest papież protestancki. Ten jak mnie dotknie, to nie dość, że mnie przeszyje dreszcz rozkoszy, to jeszcze takie namaszczenie na mnie spadnie, że to rozwiąże wszystkie moje problemy. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. O takie historie na pewno. O takie historie na pewno. Tyle razy to słyszałem w swoim życiu. Nie, nikt mi nie pomoże, nikt mi nie pomoże. Ale jak tam pojadę, tam wysłucham, tam mnie dotkną, tam się o mnie pomodlą, to problem będzie rozwiązany. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, a taka postawa to czczenie człowieka. Taka postawa to wywyższanie człowieka. Taka postawa gubi tego, kto wywyższa tego człowieka i gubi tego, który jest wywyższony w ten sposób. I bardzo często naprawdę pokorny Boży sługa źle skończył, bo go zaczęli wszyscy podnosić w miejsce, w którym powinien dla wszystkich być wyłącznie Jezus Chrystus. Czemu Bóg jest Bogiem zazdrosnym? Bo jeżeli ty musisz gdzieś jechać, musi cię ktoś dotknąć, to znaczy, że koło ciebie nie ma Ducha Świętego. To znaczy, że ty szukasz rozwiązania nie u Boga, który jest wszechobecny i fizycznie to wytłumaczył nawet pastor Marek. W sensie pastor Marek wytłumaczył nawet tą zawiłość w niedzielę podczas kazania. Więc nawet logicznie można to zrozumieć. Chodzi mi o to, że on tam jest wszędzie naraz. Jak to ogarnąć? Ale my mamy na to wszystko zazwyczaj lepszy pomysł. I Bóg mówi dalej w tym przykazaniu, mówi, że On dochodzi winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie odrzucają. Jeśli ty wywyższasz człowieka, ty odrzucasz Boga. Jeśli ty wywyższasz kogokolwiek poza Jezusem Chrystusem, to ty odrzucasz Boga. Gdybyśmy wszyscy klęczeli i wszyscy byli we właściwej postawie, to w Kościele jedyną podniesioną osobą byłby Jezus Chrystus. I taki Kościół rośnie. Taki Kościół się rozwija. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Trzecie przykazanie. Nie używaj imienia Pana Boga Twojego nadaremnie, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imię nadaremnie. Specjalistami jesteśmy w takiej historii, że błahe sprawy, naprawdę błahe sprawy wynosimy do rangi nie wiadomo jakich problemów i angażujemy nie tylko Boga, ale wszystkich naokoło, gdzie to jest naprawdę błaha sprawa, że czasami wstydzimy
wstydem jest po prostu podnieść głos w tej sprawie. No, jesteśmy mistrzami świata jako chrześcijanie w tej sprawie. Jeszcze chwila i my zaczniemy się modlić o to, żeby trawa wzrastała właściwie. I zaczniemy, wiecie, pielgrzymki w tej sprawie do Boga robić. Boże, żeby ta trawa była bardziej zielona. Jeszcze chwila i my w tej kreacji, co my jeszcze do tego Boga zaniesiemy, czym On jeszcze ma się zająć, prześcigniemy już nieprześcignione rejony. Ale to jest pikuś. Najlepsze jest, gdy przychodzimy do Boga i wzywamy Jego imienia nadaremnie w ten sposób. Boże, ja już nie chcę pić, uwolnij mnie. Wyrzuć flaszkę, a nie wzywaj imienia Pańskiego. Postanów, podejmij jakąś decyzję. Boże, ja już nie umiem wytrzymać odpatrzenia na te baby. Przestań patrzeć. No po prostu przestań patrzeć. Wyłącz komputer. Jak trzeba, to wyrzuć telefon przez okno. I przestań patrzeć. Dlatego, że Biblia mówi, że z pewnymi sprawami, które Biblia nazywa grzechy, powinniśmy walczyć z całych sił do ostatniej kropli krwi. Że w chrześcijaństwie jest pewne miejsce, w którym nie Bóg ma coś zrobić, tylko ty masz się zaprzeć samego siebie i masz ponosić chwilę w tej historii, czasem dłuższą chwilę, krzyż. Dlatego, że my zbyt łatwo próbujemy zrobić, ja to zawsze powtarzam, Boże, zabierz mi papierosy, zabierz mi alkohol i zabierz mi prostytucję. I co Bóg ma z tym zrobić? No co On ma z tym zrobić? Po co Mu to? Co ma wypić, wypalić i dalej nie powiem? Ty masz przestać żyć w grzechu. Ty masz się zaprzeć samego siebie. A tam, gdzie nie będziesz miał sił, tam zainterweniuje Bóg. Ale Bóg chce, żebyś coś w tej historii zrobił ty. I żebyśmy nie wzywali imienia Boga nadaremno. Teraz będzie jazda bez trzymanki. Pamiętaj o dniu szabatu. I teraz te słupki oglądalności na YouTubie rosną. Co to Kurylas teraz wymyśli z szabatem? Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Pana Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Czyń tak dlatego, że Pan stworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nim jest przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Historia, jak to można rozumieć, znamy. Historia, jak to niewłaściwie zrozumiał współczesny Jezusowi Izrael, znamy. Historię o Dniu Pańskim i Dniu Szabatu całkiem niedawno omawialiśmy 2 razy po chyba 2 godziny, więc nie będziemy się do tego wracać. Dzisiaj chcę tylko spojrzeć trochę na to przykazanie inaczej. Ja wszystkim przypominam, że w tym przykazaniu jest napisane nie tylko o dniu odpoczynku, ale o 6 dniach pracy. I to jest bardzo ważne. Nie tylko jest mowa o tym, że masz w jeden dzień odpocząć i zająć się Bogiem. Jest też mowa o tym, że przez 6 dni masz się zająć żoną, dziećmi, domem, pracą i codziennym życiem. Wszystkim tym, co składa się na codzienne życie. Bardzo wielu odleciało na tej zasadzie, że on już nic w życiu nie robi, tylko chodzi głową w chmurach. Jedne kazanie, drugie kazanie, trzecie kazanie, czwarte kazanie, spać. Szybko do pracy? 5. kazanie, 6. kazanie, 7. kazanie, spać. Szybko do pracy, a w tym czasie dzieci się wychowują same i żona się kocha sama. 6 dni pracować, normalnie żyć. 7. dnia Pan odpoczął, a nie 6 dni Pan odlatywał i 7. dnia kontynuował odlot. A my tak skupieni na tym 7. dniu, tyle afer o 7. dzień. Kto w końcu powie o 6 dniach?
że przez 6 dni trzeba pracować. Już mi się nawet wspominać o tym nie chce, że ci, którzy tak bardzo ten 7 dzień dają na piedestał, to oni też żyją w 5-dniowym tygodniu pracy. I nie słyszałem nigdy, żeby ktoś, kto upiera się przy sobocie, zadzwonił do pracodawcy, musisz mi, albo na przykład petycję napisali, taką zbiorczą petycję adwentystów Dnia Siódmego do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie tego, żeby oni mieli w statucie wiary, że oni mają 6-dniowy tydzień pracy. Tego nie słyszałem nigdy. Słyszeliście o czymś takim? Nie. 5-dniowy tydzień pracy. Ale to przekazanie tak nie brzmi, jeśli chcemy być uczciwi. 6 dni do pracy, 1 odpoczywaj. Czyli w niedzielę robisz. We wszystkie święta robisz. Odpoczywasz tylko w soboty. Takiej petycji nie ma. A jest tylko ten 7 dzień odpoczynku. Normalne życie przez 6 dni. Oni wstawali rano, zajmowali się bydłem, zajmowali się w tym wszystkim. 7 dnia Pan powiedział, teraz ja się zajmę tymi wszystkimi codziennymi rzeczami, a wy macie się zająć tylko mną. I to jest dobry porządek. I tu jest napisane, że właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go spośród innych. I wcale nie jestem przekonany, czy w tym zdaniu chodzi konkretnie o sobotę. Bo może chodzi o to, że Pan wyróżnił to, że masz normalnie żyć. A nie odlecieć w niebezpieczne rejony. To naprawdę wykończyło niejedno małżeństwo. Taka historia. Że oni się zajmowali tylko, i to bardzo źle pojętym, Bogiem. To naprawdę wykończyło niejedne rodzicielstwo. Że już nic nie istniało, tylko kazania i tak dalej. Wiecie, ja znam nawet historię człowieka, który zniszczył swoje małżeństwo i wpadł w niebezpieczne rejony, bo nic innego nie robił, jak czytał Biblię. I ja mu kiedyś powiedziałem, przestań czytać Biblię, a zacznij wychowywać dzieci. Bo ty pozamieniałeś szyki. Ty nie rozumiesz, o co w tej historii chodzi. I to jest niebezpieczna tendencja. Więc tak, też Pan Bóg tutaj do nas, ja wierzę, przemawia. Ta niebezpieczna postawa tego niezrozumienia 6 dni pracuj, 7 odpoczywaj, to są też te wszystkie historie w stylu musisz spełnić Boże marzenia. Takie kazania pojawiają się czasami w różnych momentach i historiach. Musisz spełniać Boże marzenia. Serio. Ty musisz spełnić Boże marzenie. Ty co najwyżej możesz nie popsuć tej historii. A nie ktoś z nas spełni Boże marzenie. Jeśli już chcemy wejść w taką narrację, że Bóg o czymś marzy, to do spełnienia marzeń nie potrzebuje mnie ani ciebie. To raczej my do spełnienia Bożych marzeń potrzebujemy Go. Bóg musi cię użyć, bez ciebie nie będzie przebudzenia. Chyba na trąbce, jak ktoś hejnał gra i nie obudzi kompanii w wojsku. Bo Bóg sobie poradzi bez naszego udziału w momencie, kiedy zdecyduje, że Duch Święty zacznie lawinowo dotykać ludzi. I my co najwyżej możemy mu w tej historii nie przeszkadzać. Wiecie, to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że taka tendencja o Bożych marzeniach, o tym, że masz w ten sposób żyć, masz funkcjonować, że już masz zapomnieć o normalnym życiu, że twoje dzieci się mają wychować same, twoja żona ma się sama kochać, ukochać, może tak będzie lepiej, żeby ktoś nie miał czegoś złego na myśli. Ja nie mam. I cała ta historia to powoduje, że nikt nie chce mieć nic wspólnego z takim przebudzeniem, bo takie przebudzenie zniszczyłoby małżeństwa. Takie przebudzenie spowodowałoby, że nasze dzieci wychowa ulica. Takie przebudzenie nie byłoby Bożym przebudzeniem. 6 dni pracuj, 7 dzień dla Pana. W ciągu doby to powinno być poukładane równie podobnie. Zrób wszystko, co trzeba zrobić. Obiad, pranie, podłogi, wszystko. A potem sięgnij do Bożego Słowa. I więcej weźmiesz z tego Bożego Słowa, niż nie zrobisz nic, bo ty od rana do nocy studiujesz Słowo Boże. I o to w tym przykazaniu również chodzi. Dalej czytamy, szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje.
To jest bardzo proste. Tu chodzi o to, że masz obowiązek jako wykonawca Bożych poleceń, masz obowiązek umyć okna swojej mamie, nawet jeśli w czasie tego mycia okien nie będziesz słyszał o niczym innym, jak o tym, że jesteś w sekcie, że to wszystko są bzdury i ktoś ci wyprał mózg. To ty masz w czasie tej tyrady najlepiej na świecie myć okno, możesz kończąc powiedzieć made in sekta. Zrobiłem to ze względu na Chrystusa. To w tej historii, o tym szanowaniu ojca i matkę, musimy jakby znowu oprzytomnieć i pamiętać, że jeżeli ktoś przechodzi trudność z rodziną, ja też ją czasami przechodzę, to jedyna różnica między mną a nimi to jest Jezus Chrystus, który mnie dotknął. I On by te okno umył, słysząc, że jest sekciarzem. I o to chodzi w tym przykazaniu, w tym uszanowaniu swojej matki i swojego ojca. Nie morduj. Po co to Bóg powiedział? I znowu batalia na temat tego, czy On powiedział nie zabijaj, czy bardziej nie morduj. Czy On miał na myśli, że jak ci zaatakują żonę, to ty nie możesz temu oprawcy łba u samych stóp urwać, czy też nie miał tego na myśli? Czy w uzasadnionych przypadkach funkcjonariusz może wyciągnąć broń i strzelić prosto do napastnika, gdy trzeba, to w głowę, by uratować innych? I milion debat. A to przykazanie jest takie proste. Bóg powiedział nie morduj, dlatego że w 2021 roku zamordowaliśmy 42,6 miliona dzieci, które się nie zdążyły narodzić. Powtórzę to jeszcze raz. 42,6 miliona dzieci, które się nie zdążyły narodzić. To oznacza, że w jednym roku zamordowaliśmy więcej nienarodzonych dzieci, niż Polska ma obywateli. O 9 milionów? O 9 milionów. To oznacza, żeby było jeszcze trudniej, czemu Pan Bóg powiedział nie morduj i jakie to jest proste przykazanie, po prostu nie morduj, to w 2021 roku w wyniku aborcji zmarło 42,6 miliona ludzi z duszą, żeby była jasność. Pełnoprawnych ludzi, którzy posiadają pełną duszę i pełnego ducha, bo tak naucza Biblia, obojętnie z ilu komórek w ciele się są już utkani. To w tym samym roku zrobiliśmy wielką aferę, bo 13 milionów umarło na wszystkie choroby zakaźne poza COVID-em. 8,2 zmarło na raka, miliona. 5 milionów ludzi zmarło na nowotwór płuc wywołanych paleniem tytoniu. 3,5 miliona podobno, ja uważam, że to jest statystyka zawyżona, ale niech będzie. 3,5 miliona ludzi zmarło w wyniku czy w kontakcie z COVID-em. 1,7 miliona zmarło na AIDS. 1,1 miliona popełniło samobójstwo i mówimy o strasznych czasach, o tym wszystkim i mówimy od tych 13 milionów do 1,1 miliona. Poruszamy niebo a ziemię, że jest tyle samobójców i w ogóle nie wspominając o tym, że suma tych wszystkich śmierci nawet nie zbliża się do morderstw wykonanych na dzieciach w łonie matki. Dlatego Bóg powiedział, nie morduj. Pozwalamy sobie stanąć w obronie dzików i sardynek w puszkach, a zapominamy o nienarodzonych dzieciach. Ci sami ludzie na reklamach krzyczą, że ich serce tak bardzo krwawi, bo mały dziczek w dużym dziku zmarł, kiedy myśliwy do niego strzelił i oczywiście to nie jest płód, to jest mały dziczek w dużym dziku. I ci sami ludzie potem krzyczą, moje ciało, moja sprawa, to jest tylko płód. To już nie jest mały człowiek w dużym człowieku, tylko to jest płód. 42,6 miliona ludzi, dzieci. Z tego 2/3 zostało zabitych w wyniku podejrzenia u nich zespołu Downa. 2/3 z 42 milionów to jest ile? 30?
Około 30 milionów dzieci zabiliśmy jako cywilizacja śmierci, dlatego że podejrzewaliśmy, że te dzieci popełniły straszną zbrodnię, więc wydaliśmy na nie wyrok śmierci. To znaczy się, podejrzewaliśmy o to, że mogą mieć zespół Downa. To się niczym nie różni od tego, gdybyśmy teraz wyszli na ulicę i zaczęli polować na ludzi na chorych na zespół Downa i zabijali ich tylko dlatego, że są chorzy. To się niczym nie różni. Niczym się to nie różni. Przeliczyłem sobie to. To znaczy, że w tej chwili, kiedy to mówię, co sekundę jest zabijane 1,3, ale dla łatwości jedno dziecko. Zabity. Tak brzmi ten zegarek. Zabity. Z tego większość tylko dlatego, że ma zespół Downa. Rozumiemy? Zabity. I tak cały czas tyka zegar. Od kilkunastu lat. Dlatego Bóg powiedział, nie morduj. Nie cudzołóż. Dlaczego Bóg powiedział ludziom, że mają nie cudzołożyć? Dlatego, że w 2021 roku mieliśmy więcej, mówimy o całym świecie, więcej rozwodów niż małżeństw. Rozumiemy? Więcej było rozwodów niż małżeństw. To my nie tylko mamy coraz gorzej pod tym kątem, my już umieramy pod tym kątem. 33% tak zwanych związków sakramentalnych się rozpadło. W tym pojęciu są wszystkie denominacje. Nasza też. To znaczy, że już co trzeci chrześcijanin się rozwodzi. Ogarniamy to? Co trzeci człowiek, który mówi, że jest dzieckiem Bożym, co trzeci chrześcijanin dochodzi do wniosku, że on jednak się rozwiedzie. Dlatego Bóg powiedział, nie cudzołóż. W Polsce jeszcze nie jest tak tragicznie, bo sprawdziłem. W Polsce jest rewelacyjnie w skali innych krajów jeszcze, dlatego że tylko 50% ludzi się rozwiodło. Co drugie małżeństwo. Czyli jedno małżeństwo, drugie, to jedno na pewno nie przetrwało. Rozwiodło się. Stwierdziło, że nie chcą być ze sobą. W tym chrześcijanie. Albo ci, którzy mienią się być chrześcijanami. Dlatego Bóg powiedział, nie cudzołóż. Powiedział też tak dlatego, że porno biznes ma się dobrze jak nigdy wcześniej. Ja nie wiem, czy Mojżeszowi przyszło do głowy, co się będzie działo. Bogu przyszło do głowy, ale Mojżeszowi chyba nie. Jest tak powszechny dostęp do treści pornograficznych, jest tak swobodny, darmowy dostęp do treści pornograficznych, jakiego nigdy w świecie nie było. Nigdy tak w świecie nie było, żeby za darmo oglądać tak pokręcone, bo tego to jest chyba najdelikatniejsze słowo, jakie potrafię powiedzieć, tak pokręcone nagrania. Wystarczy komórka z dostępem do internetu, by zobaczyć piekło na zewnątrz po prostu. Piekło na zewnątrz. Za darmo. To nie jest za darmo. To jest w zamian za nasze dusze. Dlatego Bóg powiedział, nie cudzołóż. Bóg też powiedział, nie kradnij. No i oczywiście, my nie kradniemy. Niestety bardzo wielu z nas kradnie. W momencie, kiedy ktoś się chwali, jaki to film obejrzał i podaje linka, to jest zwykłym złodziejem. Zwykłym złodziejem. Niczym się taki człowiek nie różni od kogoś, kto wchodzi do marketu i kradnie czekoladę. A różni się od kogoś, kto wchodzi do piekarni i kradnie chleb. Bo ten, kto kradnie chleb, to być może go kradnie dla dzieci. Ale ktoś, kto kradnie prawa autorskie, ktoś, kto nie płaci za bilet, ktoś, kto nie płaci za licencję, jest najpodlejszym złodziejem. Dlatego, że to do życia jest niepotrzebne. To jest tylko rozrywka. I jak cię na nią nie stać, to z niej nie korzystaj. Bo normalny człowiek ma tak, że jak go na coś nie stać, to nie kradnie. Dotyczy to również filmów, dotyczy to muzyki, dotyczy to tego wszystkiego, co tak łatwo pomijamy. Ile razy tak jest, ile razy coś to zdarza, że ktoś, ale widziałem fajny film, podaj linka, ściągnę. Ja mam czasami ochotę odpisać.
idź też do sklepu i ukradnij czekoladę, bo na jedno wychodzi. A potem idź krok dalej, gwizdnij samochód, bo cię na niego nie stać. Czym to się różni? Przecież ty powinieneś jeździć Mercedesem. A to, że cię nie stać, no to co? Ty powinieneś tą premierę zobaczyć. A to, że cię nie stać na kino, albo nie chcesz wydać na te kino, to cię uprawnia do tego, żeby film ściągnąć z sieci. Złodziej jesteś. Dlatego Bóg powiedział, nie kradnij. I wiem, że to bardzo wielu podotykało. I bardzo dobrze. Bo my mamy nie kraść. Bo jesteśmy dziećmi Bożymi. I być może w polskim prawie nikt tego nie ściga. Być może nie jest to potępione społecznie. Ale Bóg powiedział, nie kradnij. Zwłaszcza, jeśli jesteś Jego dzieckiem. Dalej czytamy, nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. I w tym przykazaniu chodzi również o to, żebyś nie poświadczał nieprawdy, bo kogoś lubisz. Lubię go, to trochę naściemniam. On się wydaje taki sympatyczny, to trochę poplotkuje o tej historii. Plotkowanie jest mówieniem o kimś nieprawdy. To jest takie najbardziej klasyczne mówienie nieprawdy. Nie do końca wiesz, czy to jest prawda, ale ośmielasz się omówić to. Nie do końca masz wszystkie dane, coś tam ci się wydaje, coś tam usłyszałeś, coś tam zobaczyłeś, jakieś tam wnioski wyciągnąłeś i uważaj, bo kłamcy w tym plotkarze do Królestwa Bożego nie wejdą. Dlatego Bóg powiedział, żeby nie wydawać nieprawdziwego świadectwa o drugim człowieku. Nie wiesz? To milcz. Takie proste, a tak czasami niewykonalne. Nie pożądaj domu swojego bliźniego, ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jakiegokolwiek bydlęcia, ani też osła, ani czegokolwiek, co do niego należy, nawet jeżeli to jest telewizor, nawet jeżeli to jest samochód, to tego nie pożądaj. Nie musisz mieć lepszego samochodu niż ma pastor Marek. Nie musisz. Nie musisz mieć lepszego samochodu. Nie musisz mieć lepszego telewizora niż ma pastor Bartek. Nie musisz. To jest dla nas w miarę oczywiste. Ale uwaga, nie pożądaj czyjejś służby. Zajmij się swoją. Nie pożądaj czyjejś pracy. O, jak ja bym tak jak on, to ja bym wtedy tak, tak. Nie pożądaj. Zajmij się tym, co Bóg dla ciebie ma. Zajmij się być może małymi rzeczami, które zmienią wielki świat. Nie pożądaj również służby. I to Pan Bóg tym wszystkim ludziom powiedział. I myślę, że mówi też nam. I tu jest napisane coś bardzo fajnego, że oni pełni lęku trzymali się z daleka. No i to jest prawda. Bardzo ciężko jest to zrobić. Bardzo ciężko jest tak żyć. Ja wręcz śmiem twierdzić, że jeżeli ktoś uczciwie podejdzie do tej sprawy, to stwierdzi, że nie da się tego zrobić. Nie da się tak żyć, jak teraz padło z zakazalnicy. Po prostu się nie da. No i racja, nie da się. Dlatego to są przykazania. Dlatego one są obarczone nakazami i zakazami. Tych przykazań w ogóle nie jest 10, tylko tych przykazań jest 613, ale nawet gdyby było jedno, to one będzie bardzo ciężkie, będzie bardzo ciężko nam to wykonać, bo my z założenia jesteśmy buntownikami i robimy wszystko na opak. Mało tego, Bóg tak bardzo mocno na ten temat się wyraził i to jeszcze podkreśla wagę podejścia do tematów powtórzonego prawa w 5 Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale czytamy takie słowa. Od 19 wersetu. Wzywam dziś na świadków przeciw wam, niebo i ziemię, oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, żyj ty i twoje potomstwo, kochaj Pana twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest twoim życiem, przedłużeniem twoich dni i mieszkaj w tej ziemi, którą Pan przysiągł twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, że im ją da. Bóg mówi, że kładzie przed nami wybór. Albo przestrzegamy przykazań i żyjemy, i to w Bożym błogosławieństwie, albo nie przestrzegamy tego, co On ma do powiedzenia i żyjemy, ale w przekleństwie. I gdy spojrzymy globalnie, z całą pewnością żyjemy pod przekleństwem.
Jak spojrzeć na Ziemię globalnie, uczciwie na Ziemię spojrzeć globalnie, jest jedno wielkie przekleństwo, bo zaczęliśmy ignorować Boga. Dlatego jest coraz więcej aborcji, dlatego jest coraz więcej eutanazji, dlatego jest coraz więcej rozwodów, dlatego jest coraz większy problem z pornobiznesem, dlatego to wszystko wdziera się do Kościoła, dlatego niektórym w ogóle nie pasuje, że jest jakaś krytyka chrześcijaństwa wewnątrz chrześcijaństwa, tego co wyprawiamy, dlatego to wszystko się dzieje, bo jest jedno wielkie przekleństwo, dlatego że lawinowo odchodzimy od Boga. Chcemy, żeby On rozwiązywał nasze problemy, chcemy, żeby był jak dżin z lampy. I teraz słuchaj, co masz do zrobienia. Ale absolutnie nie chcemy się przejąć tym, co On ma do powiedzenia, co my mamy zrobić. Dlatego jest jedno wielkie przekleństwo. I nic dziwnego, bo naprawdę ciężko tak żyć. I ciężko przestrzegać przykazań. I tak to wygląda, dopóki się ktoś nie narodzi na nowo. To jest nie do przebrnięcia historia. Wszystko, co Bóg ma do powiedzenia, brzmi: nie możesz i musisz. A ty wszystko, co chcesz zrobić, to móc i nie musieć. I to jest wieczna walka, wieczny horror w tej historii. No i przekleństwo. I człowiek, który się upamiętał, to jest człowiek, który się tym przejmuje. Dlatego, że człowiek nieupamiętany, to jest człowiek, który w ogóle zignoruje to wszystko. Człowiek nieupamiętany, to jest chyba zwariowałeś. Że jak ja oglądam film, to kradnę. Oszalał ten pastor. No oszalał. Że on w ogóle powiedział, że ja zabiłem. Oszalał. Ale człowiek upamiętany już tak nie powie. On powie: okej, jest w tym rozsądek. Faktycznie to Bóg powiedział. Ja coś z tym zrobię. Ale człowiek nowonarodzony to jest ktoś, u kogo przykazania zamieniają się w obietnice. I one przestają być ciężkie. Bo jego brzemię jest lekkie. Człowiek nowonarodzony to jest ktoś, kto już nie czyta i nie słyszy tego w sposób musisz i nie możesz, ale czyta i słyszy to w sposób będziesz i nie będziesz. Nie będziesz miał innych, ale nie, że nie możesz, tylko będziesz tak żył, że będziesz czcił prawdziwego Boga. Nie będziesz musiał mordować, nie będziesz musiał cudzołożyć i nie będziesz musiał kraść, bo ja ci przemienię serce. A to jest różnica między człowiekiem upamiętanym, a człowiekiem narodzonym na nowo. Człowiek upamiętany, on próbuje i zderza się z tymi przekazaniami, dlatego one są przewodnikiem do Chrystusa, a człowiek nowonarodzony to ktoś, u kogo przykazania zamieniły się w Boże obietnice. One zupełnie inaczej brzmią. Kiedy się rodzimy z Bożego Ducha, 10 przykazań staje się dla nas 10 obietnic. Niezwykle cennych, obiecnych, dlatego że jak się przyjrzysz, to ktoś, kto chodzi w owocu Ducha Świętego, będzie żył tak, jakby te przykazania były dla niego obietnicą, a nie ciężarem. I taki człowiek znowu stoi przed wyborem i za każdym razem, gdy patrzy na te sprawy cieleśnie, to znowu powoduje, że nad nim są przykazania. Ale kiedy patrzy na te sprawy duchowo, no to powoduje, że te rzeczy są dla niego obietnicami. Ale żeby nie było tak lekko, to Bóg wszystko to wyjaśnił, schodząc tu na ziemię i robiąc drugie kazanie na górze. Jakże podobne. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale. Znowu Bóg mówi do ludzi, co od nich oczekuje. Najpierw 13 werset, żebyśmy zrozumieli, co Chrystus do nas mówi. I On już jest bardzo blisko człowieka, już nie wytwarza pewnego lęku, bo On nie mówi o upamiętaniu, o refleksji nad 10 przykazań, tylko On mówi o konieczności narodzenia się na nowo i o tym, że przykazania staną się obietnicą. To nikogo nie przeraża. To jest coś, co jesteśmy w stanie wziąć i powinniśmy wziąć. I czytamy w 13 wersecie niepobożne życzenie Jezusa Chrystusa, nie jakąś interpretację, tylko czytamy fakt, o którym mówi Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus mówi tak: wy jesteście solą ziemi. On nie mówi: fajnie by było, żebyście w tej historii byli solą ziemi. On mówi do wszystkich ludzi, nie tylko do wierzących, dlatego że tam nie byli tylko Jego uczniowie, tam byli wszyscy, czytamy o tym kazaniu na górze. On do wszystkich ludzi mówi,
Wy jesteście solą ziemi. Tak jak blisko ludzie są z Bogiem, taka jest ziemia, po której stępają. Oddalamy się od Boga jako cywilizacja, ziemia jest cienko. Przybliżamy się jako cywilizacja, jest dobrze. Można to na przykład zobaczyć w historii Polski. Ilekroć Polacy zwrócili się do Bożego Słowa, tylekroć rozmawialiśmy o rozkwicie Rzeczypospolitej. W momencie, kiedy oddalaliśmy się od Bożego Słowa, a jeszcze tą Polskę dawaliśmy jakimś bałwanom i demonom, pach, rozbiory Polski. Bardzo łatwo połączyć. Zawsze tak było. Powierzyliśmy jakiejś pannie, bo ona za wiele wspólnego z panną opisaną w Biblii nie ma, i chyba że tą w Księdze Objawienia, tą, przed którą jest przestroga, i zaraz rozbiory Polski. Całkiem niedawno znowu powierzyliśmy. Ciekawe, co nas czeka. I Pan Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. Do wszystkich. Ale też mówi do wierzących i warto o tym powiedzieć, że On mówi, że my jesteśmy solą ziemi. Jako dzieci Boże jesteśmy solą ziemi. I dalej mówi, gdyby sól zwietrzała, nikt by smaku nie przywracał, była nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Po pierwsze, Pan Jezus wiedział, On nie był niewiedzący, nie był idiotą pod tym kątem. On wiedział, że sól nie może zwietrzeć. Nie ma takiej możliwości, żeby sól zwietrzała. Nie ma takiego zjawiska chemicznego, żeby wziąć sól, odstawić ją na 50 lat i ona zwietrzała. Sól nie wietrzeje. Sól jest zawsze słona albo nigdy nie była solą. Była jakąś, nie wiem czym, piaskiem, kwarcem, obojętnie, ale nie solą. Nie może sól zwietrzać. Nie da się tego zrobić, że weźmiesz sól i poczekasz, ona zwietrzeje i teraz jest zwietrzana. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej historii. I Pan Jezus tak naprawdę powiedział, jesteście dziećmi Bożymi, albo nimi nie jesteście. A jeżeli nimi nie jesteście, a udajecie, że jesteście, to się nadajecie tylko do zdeptania. I to jest prawda. Ogrom problemów z nawróceniem i z przywróceniem jakby właściwego smaku ziemi i wejściu w ziemi, w błogosławieństwo przed Bogiem jest dlatego, że bardzo wiele osób tylko udaje chrześcijan. Tylko udaje sól. A tak naprawdę nadają się do zdeptania. Dlatego, że są w tym zrozumieniu zwietrzałą solą. Nigdy solą nie było. Pewnego dnia usłyszą coś takiego. Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie ci, którzy czynicie bezprawie. Pan Jezus nie powie, przez jakiś czas wam dobrze szło. Nie powie, trzymałem za was kciuki. Tylko On powie, nigdy was nie znałem. A co ciekawe, oni powiedzą, jak to? Czyż nie w Twoim imieniu robiliśmy konferencję? Czyż nie w Twoim imieniu uzdrawialiśmy? Czyż nie w Twoim imieniu uwalnialiśmy? Nigdy was nie znałem. Takie padną słowa. Dalej Pan Jezus podkreśla to i mówi, On nie mówi, chciałbym, żebyście byli, tylko On stwierdza fakt, wy jesteście światłem świata. I nie da się ukryć miasta, które leży na tej górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i chwalą was, jacy żeście są prawdziwi. No nie. No nie. W chrześcijaństwie chodzi o to, że ty masz tyrać dla Boga, a ludzie będą chwalić Boga. I jeśli ty tyrasz, a ludzie z tego powodu nie chwalą Boga, to coś z twoim tyraniem jest nie tak. Prawdopodobnie jakimś złym światłem świecisz, dlatego że ze światłem już jest sytuacja bardziej skomplikowana. Ono może być ciepłe, może być zimne, może być czerwone, może być zielone, a może być niebiańskie. I jeżeli nasze uczynki wydają światło niebiańskie, to ludzie chwalą Boga, który jest w niebie i to tak powinno działać. Mało tego, tu Pan Jezus też podkreśla, właśnie zestawiając fakt, a nie pobożne życzenie, że my jesteśmy światłem światła i tacy jacy chrześcijanie, taki obraz chrześcijaństwa. Ja naprawdę jestem Bogu wdzięczny, że kiedy się nawracałem, nie znałem chrześcijan. Jest mi to strasznie przykro powiedzieć, ale taka jest prawda. Ja się nawróciłem w 2007 roku. Jak ja bym w 2007 roku miał Facebooka i miał YouTube'a, to ja chyba bym był buddystą. Bo ja bym w życiu nie poszedł do Boga kłótni.
do Boga awantur, do Boga wyzwisk, do tego wszystkiego, co tam czasami widzę. Słuchajcie, nie ma bardziej skonfliktowanych ludzi jak chrześcijanie. Mi nikt w życiu nie dokopał tak jak chrześcijanie. To, co czasami chrześcijanie robią jako to światło Chrystusowe, rzekomo w imieniu Pana Jezusa, to ja takich batów od ludzi ze świata nigdy nie dostałem. Jakbym się miał tak grubo pochylić nad tym, kto mnie prześladuje, to nie świat. A to znaczy, żeśmy się pogubili w tej historii bardzo. Chyba, że ci ludzie już nie są Kościołem, ale niech to Chrystus oceni. I tak na zachętę powiedział Pan Jezus, a potem kontynuuje wątek i mówi tak: nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. To jest bardzo ważne. Pan Jezus mówi tak, on tego nie unieważnia i niech nikomu do głowy nie przychodzi unieważnić prawo i proroków, bo się świat załamie. No świat się załamie. Całe szczęście to jest skonstruowane tak, że bardzo dużo z prawa jest tego Bożego, jest żywcem przeniesione do tego prawa ludzkiego i na całe szczęście Bóg zadbał o to, bo ja tak wierzę, Bóg zadbał o to, by na przykład nie morduj pojawiło się w kodeksie karnym. One brzmi więcej tak: nie morduj, bo dostaniesz dożywocie. Nie cudzołóż, tylko tam oczywiście ta granica jest bardzo nisko, czyli na przykład nie gwałć albo nie doprowadzaj do obcowania płciowego, bo pójdziesz na 25 lat. Nie kradnij, bo pójdziesz na 8 do 16 lat. I tak dalej. Bardzo dużo z prawa Bożego jest przeniesione do prawa ludzkiego. Oczywiście co jakiś czas diabeł wespół ze swoimi sługami próbuje powiedzieć: dajmy ludziom wolny wybór. Nie można tak nikomu nic narzucać. Zawsze to mówią w przypadku aborcji. Ciekawe, że tego nie mówią w przypadku gwałtów, morderstw i kradzieży. Ciekawe, że taki jeden z drugim od wolnych wyborów nie powie tak: ja nie mogę nikomu narzucić nic. Niech on czyni jak uważa. Na przykład oplądruje mój dom. No przecież ja mu tego nie zabronię. Co to tak, że my będziemy odgórnie ludziom zabraniać kraść? Niech kradną, a kościoły niech tylko przekonują, żeby nie kraść. Nie? Głupie? No głupie strasznie. Przecież dokładnie to mówią. Nie wolno nikomu narzucić niezabijania nienarodzonych dzieci. Ludzie muszą mieć wolny wybór. Jak chce, niech zabije. A kościoły niech tylko ewangelizują. Niech nie próbują wciągnąć tego prawa w prawo ludzkie, bo będzie jakaś moherowość i w ogóle. Ciekawe, nie? Że tu chcą, tu nie chcą. Bardzo dobrze, że gdzieś tam Pan Bóg ma nad tym czuwanie i bardzo dużo z tego prawa boskiego przedostało się do prawa ludzkiego. I dlatego Pan Jezus powiedział, że nic nie przeminie, on tego nie unieważnia. Dlatego, że to są zasady, które trzymają świat w ryzach. Gdyby nie prawo Boże, które w jakiś tam sposób przedostało się do prawa ludzkiego, to świat by się zawalił, nas by już nie było. My byśmy się wszyscy wybili. My byśmy się wszyscy pomordowali, wszyscy pogwałcili i wszyscy pookradali. To piekła by nie trzeba było. Takim byśmy byli, rozumiecie, gdyby nie to, że nic nie wygaśnie, dopóki nie przeminie niebo i ziemia. Ale z drugiej strony Pan Jezus wyraźnie na krzyżu Golgoty, Ewangelia Jana, powiedział: tetelesai, wykonało się, wypełniłem. Powiedział do swojej matki: oto wszystko nowe czynię. Nowe niebiosa i nową ziemię. Jest napisane w Hebrajczykach, że on wypełnił i unieważnił w ten sposób pierwsze przymierze. Co nie znaczy, że zmniejszył standard. Co nie znaczy, że Żydom było trudno, a teraz chrześcijanie będą mieć niziutko ten pułap, żeby umieli się przedostać. Nie, on jeszcze podniósł poprzeczkę. Bo kiedy czytamy dalej w 20 wersecie, to czytamy tak: powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I potem mówi na przykład tak:
Tamtym powiedziałem, bo oni musieli się zmusić do tego, powiedziałem, że nie wolno cudzołożyć, ale wam mówię, że jeśli tylko pożądliwie spojrzycie, pomyślicie tylko, jesteście winni i pójdziecie do piekła. Tamtym powiedziałem, nie morduj, ale wam mówię, że jeżeli słowem kogoś doprowadzicie do depresji, to pójdziecie prosto do piekła. Jeżeli kogoś nazwiecie głupcze w tym zrozumieniu. Tamtym powiedziałem, nie kradnij, bo oni muszą się zmusić, żeby nie kraść, bo to jest przykazanie i to są co najwyżej ludzie upamiętani. Ale wam, tym, którzy narodzicie się z Ducha Bożego, podniosę poprzeczkę. I to będzie brzmiało tak, nie tylko nie kradnij, ale jeśli trzeba, oddaj swój płaszcz. Jak cię ktoś zmusza, przejdź z nim 2 mile. I ten całe kazanie na górze, podniesiona wysoko poprzeczka. Nowe niebo, nowa ziemia, nic nie przeminęło, ale poprzeczka jest ze 4 punkty wyżej. Bo to są obietnice. I albo w nich chodzisz, albo nie. Albo jesteś tą solą, albo nie. Albo jesteś tym światłem, albo nie. Albo się starasz, albo nie. I teraz przejdziemy do typowego kazania na górze. Tam to się zaczęło od ja jestem Bóg, który cię wyprowadził z domu niewoli, a to się zaczyna tak. Błogosławieni, którzy żebrzą u ducha, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Pan Jezus zaczął od tego samego. Jak się komuś wydaje, że już wszystko ma, to niech se zaśpiewa, tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie połam, Panie. Jak się komuś wydaje, że on już tutaj jest w tej historii bezpieczny, to ja polecam jednak pożebrać u Ducha Świętego, bo szybko ci Duch Święty pokaże, że to ci się tylko wydaje. Od tego się zaczyna pierwsze kazanie na górze i te kazanie na górze. Błogosławieni to my jesteśmy, gdy dzień w dzień żebramy u Ducha Świętego. Nie wiem, czy mieliście okazję żebrać. Ja miałem. Krótko, bo krótko. Ale w swoim życiu miałem okazję żebrać i rozumiem, co to znaczy żebrać. Żebrać to oznacza, że jesteś całkowicie zdeptany. Całkowicie. Nie masz żadnej godności. Nie masz żadnego honoru. Nie masz żadnej czci. I nic cię to nie interesuje, bo jesteś tak głodny. I potrzebujesz żebrać. I to oznacza żebrać. A to oznacza, że nie możesz mieć żadnej godności, żadnej czci, żadnego honoru, żadnego mniemania o sobie przed Bogiem. Masz być wiecznie głodny. Masz żebrać u Ducha Świętego. Wtedy będziesz błogosławiony. Jak się komuś wydaje, że osiągnie taki pułap, w którym on już teraz jest zabezpieczony, wszystko już jest dobrze, to mu się tylko wydaje. Bo Pan Jezus powiedział swoim uczniom, będziecie się modlić tak. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj. A to oznacza, że jutro tego chleba nie będziesz miał. I znowu będziesz wołał do Boga. Boże, chleba naszego codziennego daj mi dzisiaj. A to oznacza, że jutro znowu go nie będziesz miał. I tak w kółko, i tak przez całe życie. Bo jeśli masz życie, w którym nie musisz wołać każdego dnia do Boga, nie musisz żebrać każdego dnia do Boga, to ja ci dzisiaj chcę powiedzieć, że to życie dał ci diabeł, a nie Bóg. Bo Bóg ci takiego życia nie da. Bóg ci da życie, w którym musisz każdego dnia do Niego wołać. Każdego dnia u Niego żebrać, bo Bóg chce, żebyś był błogosławiony. Jak masz za długo z górki, to się zastanów, czy nie jesteś na równi pochyłej. Bo Bóg takiego życia nikomu nie daje. I tyle, jeśli chodzi o wszystkie bzdury dotyczące tak zwanej Ewangelii Prosperity. Takie życie nie daje Pan Bóg. Przynajmniej tak tu jest napisane, skoro mamy żebrać. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Niektórzy to po prostu powinni uczyć o błogosławieństwie, ale to nie chodzi o taki smutek. To nie chodzi o to, że ktoś jest wiecznie smutny, wiecznie jest mu źle, wiecznie jest mu tragicznie i tak od 50 lat i następne 50 lat, a może i całą wieczność, to nie o tym smutku jest mowa. To nie jest błogosławieństwo. To jest problem, który trzeba rozwiązać. O co chodzi? O jaki smutek? Chodzi o smutek, który pokazał Pan Jezus. On na przykład zasmucił się nad Jerozolimą. I teraz pytanie dla nas, ilu z nas się smuci Tarnowskimi Górami, Zabrzem, Bytomiem, Radzionkowem, tam Pączą Wielką?
Syrynią. To obok Kończy Wielkiej, po prawej stronie. Ilu z nas się smuci? Czy my tak mamy, że wychodzimy na miasto i oni wszyscy są pogubieni? Czy my jesteśmy smutni tym faktem? Czy nas to wkurza, że oni tacy są? Czy jesteśmy smutni? Bo Chrystus się nie wkurzał. Chrystus się smucił. I to jest to zasmucenie, które przynosi błogosławieństwo, bo gdy się tak smucimy tym światem, to wtedy mamy Jego oczy, Jego uszy i Jego usta. Ale tylko wtedy. Szczęśliwi, błogosławieni, pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. O co chodzi? Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. Pycha kroczy przed upadkiem, pokora jest perłą i klejnotem świętych. I teraz tylko o jaką pokorę chodzi? Chodzi o to, czy ty jesteś wdzięczny za to, co masz, czy też cały czas oczekujesz na coś, czego jeszcze nie masz. Czy my jesteśmy wdzięczni za to, co mamy, a mamy tyle. Mamy tyle, słuchajcie, żyjemy bez wojny. Mówię o Polsce. Żyjemy bez wojny. To jest drugie albo trzecie pokolenie, które nie wie, czym jest wojna. Ja wiem, że my słyszymy o wojnie na Ukrainie i nie dotykam teraz tej historii. I tam nie, ja mówię tu, w Tarnowskich Górach. Nikt tu, nie wiem, żeby ktoś tu brał udział w wojnie. Więc jesteśmy pokoleniem, które ma być za co wdzięczne. Pieniędzy to nam nie brakuje. No nie brakuje nam pieniędzy. Ja wiem, że my wszyscy teraz mówimy, że nam brakuje pieniędzy, bośmy kredytów nabrali jak głupi ludzie. Ale tak naprawdę nam nie brakuje. Po prostu żyjemy ponad stan. Natomiast nie brakuje nam pieniędzy. Wiecie, te wszystkie historie, że kiedyś to było inaczej, tylko babcia pracowała, nie, tylko dziadek pracował, tylko dziadek pracował, babcia nie musiała pracować i na wszystko starczyło. Dobra, tylko był jeden telefon na całą wieś, a nie w domu 7 telefonów. No jest w domu 7 telefonów, 7 abonamentów do zapłacenia, no to trzeba więcej pracować. Trzeba więcej pieniędzy na to wszystko. No tak to działa. Czy jesteśmy wdzięczni za to, co mamy? Czy my doceniamy to, co mamy? Żeby była jasność, ja sam mam 5 telefonów w domu. Nie, 6 nawet, bo ja mam 2. To nie chodzi o to, że nie możemy mieć. Tylko chodzi o to, żebyśmy zajarzyli, że my naprawdę za co mamy być wdzięczni Panu Bogu. I że nam naprawdę niczego nie brakuje. Bo to nie jest żaden koniec świata, że ktoś teraz nie zmieni telewizora co 3 lata. Albo pojeździ samochodem ze 2 lata dłużej. No a jeszcze się może zdarzyć tak, że i 4 lata dłużej. To nie jest koniec świata. I my musimy zacząć być w tej historii trochę pokorni. Błogosławieni, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Tylko o jaką sprawiedliwość chodzi? O czym mówi Pan Jezus? Pan Jezus nie mówi o ludzkiej sprawiedliwości. Pan Jezus mówi o Bożej sprawiedliwości. Ludzka sprawiedliwość polega na tym, że ktoś mi coś zrobił, to Boże, teraz mu ześlij ogień. Ale Pan Jezus na to mówi, chyba nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Boża sprawiedliwość polega na tym, że ktoś cię krzywdzi, a ty mu wybaczasz. Zanim on zrozumie, że cię skrzywdził. Boża sprawiedliwość polega na tym, że ona się wymyka spod kontroli i ja taką historię autentycznie znam, że jeden drugiego zabił. Zabił, po prostu zamordował nożem. No i ten zabity nie był pojednany z Bogiem. Ta ofiara, która zmarła w wyniku tego dźgnięcia, nie był pojednany z Bogiem. Wiecie, gdzie on poszedł? Do piekła. A ten, kto zabił, pojednał się z Bogiem. Wiecie, gdzie on spędzi całą wieczność? W niebie. Sprawiedliwe? Grubo, nie? Ciężko to wytłumaczyć. No ciężko to wytłumaczyć ludzką sprawiedliwością. Po ludzku to powinno być tak, że ten, co zamordował, powinien zgnić tam w tym piekle. A ten, co został zabity, taki niewinny, taki bezbronny, taki wiecie, on powinien spędzić całą wieczność w niebie. No przecież go zabito, a ten zabił. A po Bożemu jest dokładnie odwrotnie. Ten był niepojednany z Bogiem i już nie ma dla niego ratunku. Ten się pojednał z Bogiem, spędzi wieczność ze świętymi i z Jezusem Chrystusem. O taką sprawiedliwość tu chodzi.
O taką sprawiedliwość. Czy my rozumiemy, że ktoś, kto nam dzisiaj robi krzywdę, jutro może być naszym bratem? Czy my rozumiemy, że ktoś, kto dzisiaj jest naprawdę parszywy w tej historii, jest tym wieprzem, przed który się nie powinno rzucać pereł, jutro może być naszym bratem, a pojutrze może być takim sługą pańskim, który przyprowadzi naród do upamiętania? Czy my to rozumiemy? Że to jest Jego sprawiedliwość i to jest oczekiwanie Jego sprawiedliwości. I wtedy jesteśmy błogosławieni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. No i my tak pół tego rozumiemy, bo my byśmy chcieli dostąpić miłosierdzia, zwłaszcza jak nam coś nie wyjdzie, jak się potkniemy, jak się wyłożymy, no to Kościół musi mi okazać miłosierdzie, pastor pierwszy. Ale niech mu lepiej, tam jemu lepiej, żeby wszystko wyszło. Bo jak jemu coś nie wyjdzie, na przykład przesunie jakąś datę, albo o czymś zapomni, albo odwoła jakieś spotkanie, nie ma miłosierdzia, nie będzie miłosierdzia, sprawiedliwość musi być. Śmieję się oczywiście, ale wiecie dobrze, o co chodzi. Dokładnie tak to działa. Nam okażcie miłosierdzie, ale my wam okażemy sprawiedliwość. Nie, Bóg mówi, że błogosławieni jesteśmy, kiedy my okazujemy miłosierdzie i wtedy nam okazują miłosierdzie, zwłaszcza Bóg. Dlatego, że Jezus Chrystus też powiedział, że jeśli nie przebaczycie tym, którzy względem was zawinili, to i wam nie przebaczy Ojciec w niebie. Szczęśliwi, błogosławieni czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. A my tak często, Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Nie. Pan Bóg nie stworzył żadnego grzesznika. Pan Bóg stworzył idealne dzieci Boże. Taki jest Jego plan. Tak to jest opisane w Biblii. Stworzył kogoś, kto nie był od Niego oddzielony i dał mu imię Adam. I z tego kogoś stworzył kogoś, kto też nie był od Niego oddzielony i dał tej kobiecie na imię Ewa. Oczywiście bardzo to spłuciłem, bo to nie są tak naprawdę imiona własne. I tak to stworzył Pan Bóg. I Pan Bóg stworzył nas kochających Go, wielbiących Go, chodzących w Nim i z Nim. I takich nas stworzył Pan Bóg. A my spowodowaliśmy, że daleko nam do tego obrazu. I człowiek, o którym my myślimy, czyli takiegoś mnie Panie Boże stworzył, takiego mnie masz, to nie Pan Bóg stworzył, tylko to my stworzyliśmy poprzez bunt względem Boga. Natomiast Bóg chciałby, żebyśmy mieli czyste serce. Dlatego, że dziecko Boże nie jest grzesznikiem. Dziecko Boże nie jest takiegoś mnie Panie Boże stworzył, takiego mnie masz. Tylko dziecko Boże jest kimś, komu Bóg wyciągnął stare serce i dał nowe. Te kamienne zamienił na mięsiste, bijące dla Boga. To jest ktoś, kto kocha Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim duchem. To jest ktoś, kto kocha bliźniego jak siebie samego. To jest ktoś, kto ma czyste serce. My musimy zrozumieć, że pewne rzeczy zmieniły się w Nowym Przymierzu, obojętnie co w internetach się na ten temat mówi. Na przykład w Starym Przymierzu było tak, że Dawid się zastanawia, psalmista, któż jest myśli Chrystusowej? Któż może to poznać? Ja. Ja mogę to poznać, ja jestem myśli Chrystusowej. Mam nadzieję, że ty też. Bo w Nowym Przymierzu dokładnie tak jest napisane, że my jesteśmy myśli Chrystusowej. My możemy to poznać. Któż zna wolę Boga? Mam nadzieję, że my ją znamy, bo mamy ją objawioną przez Boże Słowo. Biblia jest w pewien sposób progresywna i my o tym nie możemy zapomnieć. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Tylko ktoś taki będzie oglądał Boga. Ktoś, kogo Pan Bóg wymienił. Zabił starego, a narodził na nowo zupełnie kogoś nowego. Błogosławieni niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Tutaj taki żart, który nam dużo powie. Spotyka się dwóch chrześcijan i jeden do drugiego mówi tak. Kim jesteś? Protestantem. A, chwała Bogu, ja też jestem protestantem. O. A z jakiej jesteś tam denominacji? Baptysta. A, ja też baptysta. Chwała Bogu, bracie. Chwała Bogu. Super. Razem baptyści. Nie tam jak tam. Tamci adwentyści, zielonoświątkowcy. Nie wiem, tu trzymamy sztamę. Baptyści. Chwała Bogu. Idziemy razem. A ja, z jakiej jesteś paczki? Reformowany. Ty heretyku jeden, ty wstrętny, obrzydliwy zwodzicielu, ty. No.
To jest właśnie to nieniesienie pokoju. Jedna mała różnica i już wojna na całego. Już koniec świata, bo on jest trochę bardziej myśli reformowanej, a ten jest bardziej myśli tej arminianistycznej i już koniec, nie do dogadania. Nie, błogosławieni niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. W tych sprawach Pan Jezus nie toczył wojen, więc my ich też nie toczmy. Są pewne rzeczy, o które trzeba toczyć wojnę, ale to są pewne rzeczy, a nie o wszystko mamy toczyć wojnę. Błogosławieni prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Tylko zwróćmy uwagę, że tu jest napisane z powodu sprawiedliwości. Prześladowaniem nie jest to, że na przykład ktoś do ciebie dzwoni i mówi, kiedy mi oddasz pieniądze, jak ty je pożyczyłeś. To nie jest prześladowanie z powodu sprawiedliwości. To jest uczciwa sprawa, pożyczyłeś, oddaj. Prześladowanie z powodu sprawiedliwości to my tak naprawdę tu w Polsce nie znamy. Prześladowani z powodu sprawiedliwości to są ci ludzie tam w krajach trzeciego świata, którzy są mordowani z powodu imienia Jezusa Chrystusa. Błogosławieni jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Więc nie dziwmy się, że czasem jest pod górkę, zwłaszcza od strony tych, którzy rzekomo są wierzący. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Podniósł Pan Jezus poprzeczkę. Wyraźnie Pan Jezus powiedział, jak będziemy funkcjonować. To są w zasadzie same obietnice. Tu już nie ma mowy o tym, że jak nie, to przeklęci. To wynika jakby z całego podejścia do grzechu i Pan Jezus nam oferuje, jak to zrobić. Narodzić się na nowo. 10 obietnic, 2 góry, 1 mowa. Musimy się narodzić na nowo. My musimy najpierw zrozumieć, że potrzebujemy tak żyć. Później potrzebujemy się tym przejąć. Nazywamy to upamiętaniem. Później potrzebujemy zrozumieć, że my bez Boga to nawet jak będziemy najbardziej przejęci tą historią, nie będziemy w stanie nic zrobić. I wtedy zaczniemy wołać do Boga, by nas przemienił, by nas narodził na nowo, by to się stało obietnicą w naszym życiu. I wtedy zrozumiemy, że tylko nowe narodzenie jest gwarancją sukcesu, dlatego że moglibyśmy do jutra siedzieć i wymyślać, nawet nie wymyślać, tylko prawdę mówić, co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby się Panu Bogu spodobać. I jak zrobimy 10, to jeszcze z 10. Jak zrobimy 20, to jeszcze z 50 przykazań. Wypełnimy 612, tego się nie da zrobić. Ale załóżmy, że wypełnimy 612, jeszcze znajdziemy ze 4. A jak ktoś nie wierzy, to Pan Jezus o tym dobitnie powiedział w Ewangelii Marka w 10 rozdziale. Czytamy taką historię. Ktoś naprawdę przejęty przykazaniami, naprawdę się starający, spotyka się z Panem Jezusem w 10 rozdziale, 17 wersecie i czytamy tak. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go, dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. No, to jest taka gra słów. Pan Jezus wiedział, że ten wie, że to jest Bóg, że to jest ten sam, który przyniósł 10 przykazań, to jest ten sam, który powiedział drugie kazanie na górze, to jest ktoś, kto ustanowił przykazania i należy je przestrzegać i mało tego, on jest dobry w tym wszystkim i ten chłopak odpowiada mu tak, Pan Jezus mówi mu dalej, znasz przykazania, masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. Mnie zawsze bawi, że Pan Jezus nie tutaj w szabacie nie wspomniał. To jest w ogóle ewenement, że on tu o tym nie wspomina. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. I ja uważam, że on nie kłamie, bo Jezus mu nie mówi, aleś popłynął, nic takiego mu nie odpowiada, albo to nieprawda, bo ja tam wiem, że tak i tak. Nie, ja w ogóle osobiście uważam na podstawie tego fragmentu, że to był ktoś naprawdę przejęty przykazaniami.
Ktoś, kto naprawdę chodził w tych przykazaniach, naprawdę się starał, naprawdę był upamiętany, naprawdę przejmował się dekalogiem. I Pan Jezus patrzy na niego, czytamy w 21 wersecie, z miłością. Nie, żeby go potępić, tylko patrzy w jego serce z miłością, bo chce, żeby ten człowiek był zbawiony, ale Pan Jezus wie, że nie da się bez nowego narodzenia wszystkiego zrobić, bo zawsze się pojawi coś, co trzeba by jeszcze zrobić, żeby się do tego nieba dostać. I Pan Jezus mówi mu tak, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Pan Jezus dołożył. Takiś kozak? Takiś cwaniak? Wszystkie przykazania zrobiłeś? W porządku. Dla ciebie jedno więcej. Wszystko sprzedaj. I wtedy wróć. I naśladuj mnie. Nie wiem, ile ten mężczyzna miał. Pewnie nie mało, skoro go tak zabolało. Natomiast generalnie zwróćcie uwagę, że nie ma takiego przykazania. Nie ma takiego polecenia do każdego człowieka. Wszystko oddaj. W Starym Przymierzu jak to brzmiało? Oddaj dziesięcinę. Nigdzie Bóg nie zażądał wszystko oddaj. Tu po prostu dołożył. Tak? Chcesz o własnych siłach? Takiś mądry? O własnych zaparciu się? Przykazania przestrzegasz? Dobrze. Jedno gratis. Jestem przekonany, że gdyby ten mężczyzna wrócił do Jezusa i powiedział, wszystko sprzedałem, to teraz i tam, ja już nie umiem na to wpaść, co jeszcze tam by mu kazał zrobić. Może fikołka, nie wiem. Coś by mu tam kazał zrobić. I dokładnie tak jest, kiedy chcemy się spodobać Bogu. Wiecznie jest coś do zrobienia. Chyba, że narodzimy się na nowo i zaczniemy żyć w zupełnie inny sposób. W Bożych obietnicach, z przemienionym sercem, ze zmienioną naturą. Jak to zrobić? Biblia odpowiada, jak to zrobić. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, Słowo Boże mówi, by każdy się upamiętał, każdy dał się ochrzcić na odpuszczenie grzechów, a każdy otrzyma dar Ducha Świętego. Jezus z Nikodemem mówi to w trochę inny sposób, mówi tak, musisz się narodzić z wody i z ducha. I nie ma innej możliwości wybrnięcia z tej historii i podobania się Panu Bogu. Czemu? Dlatego, że w całej historii, tym już kończymy, w całej historii nie chodzi o to, jak my się bardzo staramy, tylko znów wracamy do pierwszych wypowiedzianych słów, zarówno w jednym, jak i w drugim kazaniu, czyli naszej zależności od Boga i naszej bliskości z Bogiem. Bo kiedy czytamy o ojcu naszej wiary, a nie jest nim Mojżesz, tylko jest nim Abraham, w 17 rozdziale Księgi Rodzaju, to czytamy tak, gdy Abraham miał 99 lat, ukazał mu się Pan i powiedział do niego, ja jestem Bogiem wszechmocnym. Żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Nie powiedział mu, bądź nienaganny, by być blisko mnie, tylko powiedział, bądź blisko mnie i bądź nienaganny. W Polsce się to mówi tak, z kim przystajesz, taki się stajesz. Bądź blisko mnie i bądź nienaganny, dlatego że nie ma siły, żebyś ty był blisko z Bogiem i nie zaczął być do Niego podobny. Nie ma takiej możliwości, żebyś ty żył z Bogiem i coraz bardziej nie był podobny do Jego Syna. Nie ma takiej możliwości, żebyś ty był blisko Boga i prędzej czy później, nawet nie będziesz wiedział do końca, jak to się stało, nie będziesz umiał do końca tego wytłumaczyć, bo to będzie trochę jak z wiatrem, po prostu narodzisz się na nowo. Bo czytamy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, więc w Nowym Przymierzu, powtórzenie z tego błogosławieństwa płynącego z bliskości z Bogiem, bo w Mateuszu w 11 rozdziale, w 28 wersecie czytamy takie słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Przejmujesz się przykazaniami, przejmujesz się tym, jak funkcjonujesz, przejmujesz się tym, jak żyjesz, przybliż się do Boga, a będziesz nienaganny i przykazania zamienią się w obietnice. Innej recepty na to wszystko nie ma. Z tym zostańmy. Amen.